Polska rośnie w siłę, nawet więcej niż w siłę, bo w potęgę. Wprawdzie prezydent Trump podpisał ustawę Just 447, no ale nasi dygnitarze, a w szczególności pan minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, powiada, że ta ustawa jest pozbawiona konsekwencji prawnych. No to ciekawe, miło usłyszeć, że Kongres Stanów Zjednoczonych takie ustawy uchwala, no ale na spotkaniu w Warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej właśnie pan minister tak zaczął swoją perorę od zdania, że ustawa numer 447 nie ma konsekwencji prawnych, a następnie przedstawił te konsekwencje w następnych zdaniach. W związku z tym, co on tak naprawdę myśli, to my nie wiemy, no ale niezależnie od tego, że prezydent Trump podpisał tę ustawę i ona wejdzie w życie i będzie wywierała te konsekwencje prawne, których nie ma, dojdzie jeszcze jedna taka oficjalna nieobecność, która będzie wyższą formą obecności, bo wiadomo, że nie ma izraelskiej broni jądrowej, nie ma wojskowych służb informacyjnych, no a teraz nie będzie konsekwencji prawnych ustawy numer 447 Just, no to przyjmujemy to do wiadomości. W dodatku pan minister Czaputowicz przebywał w Nowym Jorku. Polska czasowo przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tam wygłaszał przemówienie, a nawet spotkał się z panem Mike'em Pompeo, sekretarzem stanu. I podobno pan Mike Pompeo poklepał pana ministra Czaputowicza po plecach, z czego sowietolodzy, przepraszam, nie sowietolodzy, amerykaniści wyciągają wniosek, że Polska staje się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych. No, jak to tak dalej pójdzie, to na pewno tak będzie. Chociaż pan prezydent Duda, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, korzystając z okazji, że Polska przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa przez właśnie ten miesiąc, no to spotkał się w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji żydowskich, ale już z przedstawicielami organizacji Polonii Nowojorskiej się nie spotkał, już nie znalazł dla nich czasu, no a spotkał się dopiero z przedstawicielami Polonii Chicagowskiej, no i tam powiedział między innymi, że Polska nie będzie spłacała tych żydowskich roszczeń. Jak słuchałem tej buńczucznej deklaracji pana prezydenta, to mi się przypomniała taka scena z powieści Nie trzeba głośno mówić Józefa Mackiewicza. Polecam przy okazji tę powieść. Otóż bohater idzie, prowadząc rower koło stacji w Ponarach, gdzie na torze stoi pociąg z Żydami, a już tam gestapowcy i szaulisi się szykują. No i przechadzający się po peronie szaulis słyszy, że jedna kobieta wychyla się z wagonu i pyta go, jak prędko pojedzie. On jej nie odpowiada, ale rzuca tak w stronę tego Polaka przechodzącego. Ona się pyta, jak prędko pojedzie. Ona za pół godziny już może żyć nie będzie. No więc te buńczuczne deklaracje pana prezydenta Dudy mają mniej więcej taką samą wartość. No w każdym razie to spotkanie z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo było w związku z tym, że sekretariat stanu, Departament Stanu wpisał na listę swoich priorytetów poparcie Stanów Zjednoczonych dla projektu Trójmorza. No rozumiem, że jakieś takie opakowanie, jakąś taką polewę czekoladową na tą gorzką pigułkę Departament Stanu musi nam tutaj zafundować, bo inaczej ta pigułka byłaby zbyt gorzka, jak będzie w takiej polewie w postaci deklaracji amerykańskiego poparcia dla Trójmorza, no to przełkniemy ją, że tak powiem, bez konieczności popijania. Proszę Państwa, kiedy tak Polska rośnie w siłę, no ludzie tam dostatnie nie żyją jeszcze, ale to na pewno będą żyli, jak już pan premier spełni wszystkie swoje obietnice przedwyborcze, wybuduje Centralny Port Lotniczy, no i mosty dla pana starosty, bo to przecież nowy program Mosty Plus, prawda? A co to? Przecież na mostach się nie skończy, jeszcze kładki trzeba będzie przebudować, wybudować dla tych niepełnosprawnych inwalidów, bo przecież oni tak na mosty to muszą dopiero wejść. Proszę Państwa, w Niemczech szykuje się awantura. Nasza złota pani może stanąć przed parlamentarną komisją śledczą, której utworzenia domaga się Alternatywa dla Niemiec. W ogóle ta posłanka Alternatywy dla Niemiec, przemawiając, strasznie zbeształa naszą złotą panią. Widać, że i tam się chwieją fundamenty światów. No trudno się dziwić, bo przecież ci bisurmani tam dokazują w sposób niemożliwy. Przy okazji korumpują niemieckich urzędników. Okazało się, że jakaś mafia tam powstała, tych urzędników imigracyjnych, którzy wnioski azylowe za łapówki akceptowali. No to widać, że Niemcy się upodobniają do Polski, bo u nas akurat została wykryta mafia notariuszy. Notariusze, to mi przypomina mafia notariuszy. Proszę Państwa, tego u nas nie bywało. Za komuny tego nie bywało. Za komuny to inne afery były, między innymi afera fryzjerska. Afera fryzjerska polegała na tym, że fryzjerzy skupowali agrest, golili i sprzedawali jako winogrona. No ale to takie dawne czasy, kiedy wszystkiego było mało, a teraz już winogrona są bez konieczności golenia, agrestu, więc notariusze, mafie zakładają, no co to będzie, jak okaże się, że w niezawisłych sądach też jakaś mafia się zagnieździła, czy w prokuraturze niezależnej, no czy tam w adwokaturze, no to wiadomo, że już jest, bo to przy okazji afery reprywatyzacyjnej w Warszawie żeśmy się dowiedzieli. No i tylko pani Hanna Gronkiewicz-Walc milczy jak zaklęta. Może rzeczywiście została zaklęta przez jakąś czarownicę, bo to wszystko jest możliwe, proszę Państwa. Skoro już mafia notariuszy, no to wszystkiego się można spodziewać, najgorszego się można spodziewać, a tu tymczasem w Sejmie kontynuowany jest protest inwalidów. Pani Glinka, jedna z tych energicznych pań, no widać, że wodzi za nos całe państwo. Ani nasza niezwyciężona armia, ani wszystkie policje tajne, jawne i dwupłciowe nie potrafią pani Glinki ujarzmić. No to akurat zbliża się wielkimi krokami szczyt NATO, tu ma być w lipcu szczyt NATO w Warszawie i to w gmachu Sejmu mają się ci wszyscy dygnitarze natowscy spotkać. No i będziemy mogli pokazać światu, że Polska nie rządem stoi, że pani Glinka całym państwem trzęsie, całe państwo za nos wodzi i w związku z tym mogą się pojawić wątpliwości. No skoro pani, przed panią Glinką całe państwo kuca, no to jak będziemy w stanie obronić się przed Putinem, czy nawet przed złowrogim Aleksandrem Łukaszenką? No dobrze to nie wróży, bo Polska zostanie przedstawiona jako państwo specjalnej troski. Nie wiem, czy to nam przysporzy chwały nie tylko rządowi, bo to taki partyjny punkt widzenia dominuje. Pan Schetyna myśli, że to jemu przysporzy chwały. Nie, bo świat nie będzie się tu walkami kogutów w Polsce zajmował, tylko dojdzie do przekonania, że Polska nie jest państwem poważnym i tyle. Być może pan Schetyna aż tak daleko nie wybiega myślą w przyszłość. Moja faworyta, wielce czcigodna Joanna Scheuring-Wielgus, to uważam, że ona na pewno nie jest w stanie, to przekracza możliwości umysłu ludzkiego, tak dalekie horyzonty. No i zobaczymy, czym to się skończy, bo zaczyna to przypominać, ten protest, taki gombrowicowski pojedynek na miny z Ferdydurkę, bo z jednej strony mamy inwalidów że tak powiem, antyrządowych, nie powiem, że nierządnych, bo zaraz by mnie pozwali przed jakiś niezawisły sąd, ale antyrządowych, a z drugiej strony pod Sejmem gromadzą się inwalidzi prorządowi i jedni drugich tam próbują przelicytować. No proszę Państwa, widać, że literatura wyprzedza u nas wszystkie przejawy życia publicznego, a skoro już jesteśmy przy literaturze, czyli sferze kultury, no to wypada odnotować bardzo ciekawy incydent, mianowicie na ostatnim konkursie, ostatni konkurs Eurowizji, jak Państwo wiecie, wygrała taka Ciocia Ruchla z Izraela, zaśpiewała taką piosenkę, no i nie byłoby w tym nic złego, bo kto ma wygrywać konkursy Eurowizji, jak nie Ciocia Ruchla, to jasne, jaki tam osioł obładowany złotem musiał przejść, to już jest osobna sprawa, ale nie o tym chciałem mówić, bo w Holandii jakaś piosenkarka sparodiowała Ciocię Ruchlę. No i tę piosenkę właśnie śpiewaną przez Ciocię Ruchlę. W związku z tym ambasada izraelska ostry protest wystosowała, że to jest gest antysemicki. No proszę Państwa, jak już do tego stopnia, do tego poziomu schodzą te antysemityzmy, to wypada zapytać, jak zostałaby zakwalifikowana parodia takiej bardzo popularnej w Polsce piosenki biesiadnej Gudłaju, czy nie żal odchodzić od stron ojczystych, Gudłaju wracaj do hal, prawda? Oczywiście do hal targowych, no bo przecież handelesy gdzie miałyby wrócić? Proszę Państwa, no bardzo ciekawe czasy nadchodzą, zwłaszcza kiedy tutaj inwentary, w związku z tym, że ustawa numer 441 Just żadnych skutków prawnych nie wywiera, no to rozpoczęła się już inwentaryzacja nieruchomości w Polsce, a jak się proces inwentaryzacyjny zakończy, no to dopiero się zrobi wesoło, no i wtedy piosenka czy parodia piosenki biesiadnej będzie w powszechnym użyciu. Nie wiem, co wtedy zrobi ambasadoressa izraelska w Warszawie. Pewnie wszystkie ambasady tam podstawi na równe nogi, no i rząd będzie musiał się tłumaczyć jeszcze bardziej niż z nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.